Chodźcie, zawróćmy do Pana. Księga Ozeasza, 6 rozdział, 1 werset. Chodźcie, zawróćmy do Pana. Pewien człowiek nie zdążył na prom. Była godzina 7:30 i właśnie w tym momencie z nadbrzeża odpływał prom. Gdy pewien podróżny usiłował jeszcze kupić bilet w okienku, niestety, mimo jego pośpiechu, było już za późno. Nieco wcześniej obraził taksówkarza za zbytnią opieszałość, a teraz obrażał przewoźnika promu za zbytnią punktualność. Pracownik obsługi mógł jedynie polecić mu następny kurs o godzinie 9:15. Wkrótce mężczyzna uspokoił się, przyniósł kawę z ekspresu i rozgościł się przy stoliku. Wziął do ręki jedną z wystawionych broszur chrześcijańskich, przejrzał ją pobieżnie, a potem zaczął uważnie czytać od początku. Czas mijał. W międzyczasie pierwsi podróżni zaczęli przybywać na prom wypływający o 9:15, ale on nadal czytał, najwyraźniej nie zauważając niczego wokół siebie. W końcu jednak zreflektował się, włożył broszurę do kieszeni i wszedł na statek. Tydzień później wracał tą samą trasą. W poczekalni podszedł do recepcjonistki i zapytał: czy pani mnie może pamięta? Oczywiście, odpowiedziała. To pan był tym, który tydzień temu spóźnił się na prom i był pan z tego powodu taki zły. Tak, to prawda, powiedział mężczyzna, i cieszę się, że wtedy go przegapiłem. Nie zdążyłem na prom, ale dzięki temu znalazłem Pana Jezusa Chrystusa. Ciągła praca, ciągły stres. Nigdy nie miałem czasu na zastanowienie się nad swoim życiem. I nie myślałem także o Bogu. A potem prom odpłynął stąd przed moim nosem i nagle miałem czas. Przeznaczenie. Czytałem broszurę i Bóg do mnie przemówił. Teraz wiem, że On przebaczył mi wszystkie moje grzechy. Jestem uratowany na wieki. Jeśli kiedykolwiek zdarzy się nam coś podobnego, powinniśmy zadać sobie pytanie, co Bóg chce nam przez to powiedzieć? Chodźcie, zawróćmy do Pana.